Hej, hej, witam w kolejnym materiale poświęconym Dead by Daylight. Dzisiaj kolejny materiał po w zasadzie, troszkę e, teorii, krótko zwięźle na temat. Parę dni temu Behavior zawiódł nam na Instagramie, w zasadzie, taki teaser, a w zasadzie, taki, mam, zajaweczkę nowego DLC, które wleci na najbliższym PTP, które wleci gdzieś pod koniec, pod koniec lutego. E, I w zasadzie z tym do Was dzisiaj głównie przychodzę. Po pierwsze na, w zasadzie ten przeczek, czy w zasadzie ta krótka zajawka była pokazana na, na Instagramie behavioru, gdzie właśnie na, na ich Stories po prostu można było zauważyć po prostu krótki, krótką wiadomość oraz dodatkowo, oraz dodatkowo mogliśmy odsłuchać kilka nagrań audio, w których w na których można mogliśmy usłyszeć kilka, kilka dźwięków, kilka niepokojących, które bardzo bardziej miały być po prostu zajawką. Nowego DLC, czyli tego 31 chapteru, który wyjdzie, i jak dobrze wiemy, pamiętając, właśnie roadmapkę na, na 8 rok życia DBD, że będzie to Surf Killer oraz, oraz mapka. I troszkę, jak w tym wszystkim nie niewykluczone, że będzie to właśnie slender, tak jak chociażby mogliście zobaczyć po miniaturce. W zasadzie taka teoria jest wyciągana tylko i wyłącznie właśnie z tych nagrań audio, ponieważ dźwięki są mega, mega e, podobne na nagraniu do, do samej gry i do samych dźwięków, kiedy właśnie Slender się zbliża do naszej e, postaci. I w teorii coś takiego mogłoby mieć, mogłoby mieć miejsce, ponieważ ostatnio, w zasadzie no kilka miesięcy temu, była wypuszczona aktualizacja, a w zasadzie wrzucenie gry e, o Slenderze po prostu na Unreal'a, Piątkę. więc w tym momencie no dodatkowo twórcy chcieli sobie właśnie jeszcze rozszerzyć samego Slendera na gierkę multi i w zasadzie Dead by Daylight byłoby dobrą do tego opcją, gdzie w zasadzie same koncepty dodania Slendera do DBD no, pojawiały się już dawno temu. Wcześniej pojawiały się głosy o oweknie, aczkolwiek tak jak wam już mówiłem na temat DBD szanse są na to małe, chociaż patrzę na to, że Pierwszy dodatek o Sergeant w wyrzucił, najnormalniej w świecie, no to w sumie te, tego wekne też można byłoby się nie, w sumie mo, można byłoby się go spodziewać. No i w zasadzie w zasadzie tyle, bo oczywiście to są, to są tylko i wyłącznie domysły, to, nie są nawet, to nawet nie jest przeciek, tylko i wyłącznie jakieś tam domysły, domysły graczy. Fajną opcją i w zasadzie to jest kolejny fajny ruch behavioru, w zasadzie tak jak było chociażby z zapowiedzią DLC Piłę z Amandą i naszym detektywem, że Behavior po prostu rzucał takie zajawki i można było sobie właśnie w samych, czy to w trailerach, czy to właśnie w jakichś takich zajawkach samemu sobie ogadnąć co kiedy i po prostu wywnioskować co w tym DLC możemy, możemy dostać. Więc to jest fajnie kolejny, kolejny ruch behavioru, który można powiedzieć, że trochę wracamy do tego dobrego behavioru, ale o tym więcej też wam mówiłem w materiale. Tołem stan życia w DBD. Jak to, jak to właśnie yy, wygląda. No i w zasadzie tyle. Dajcie znać na dole co o tym sądzicie. Oczywiście bez konkretów. To wszystko trzeba brać z przymnożeniem OK na dystans, ale no na przestrzeni kilku najbliższych dni, a w zasadzie kilku najbliższych tygodni. Będziemy wiedzieć, jak to zawsze w zasadzie w wypadku DBD. Także yy, tyle. Dajcie znać na dole co o tym sądzicie. I czy chcielibyście takiego slenderka, sl takiego slenderka, właśnie zobaczyć w DBD? Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej, hej.